Pali mi się? Tu? No. Jaki jazz, kur... Wszystkie przerzuciłem do góry. Ale ja tym nie polatam na gumie, nie? Czemu? No zaraz ci mówię. No co ci już mówię. Mam nowe opony i one w ogóle się ślizgają, odpychają się. Ja nie wiem, co zrobić. Nic nie zrobię. My tutaj widzisz, dzisiaj na dwa samochody przyjechaliśmy. Aha. Dzień dobry. Asia, Jarek. No. No trudno, latamy. Kawę będziesz... A ty masz inny motocykl? Ten sam, tylko naklejki mam. O. Ostatnio nie było. Ładny. No. No nie wiem, czy mi się, wiesz, zetrą i będę mógł coś zrobić. No, może jak się nagrzeje, wiesz, kilka razy, to się zrobi mnie bardziej miękka guma. A co to jest za opona? Michał, typowo enduro. Tak trochę ma mało tego, nie? Mięsa. No kurczę, ci powiem, to co to jest za opona? Mitas? Nie, Michelin. Competition. No. Enduro Competition. Chyba, że spuszczę powietrze, wiesz? No to spuść trochę. Ja mam pompkę jakby co do pompujemy. Jakby było I wiesz co? Przednia też nowa. No, no tamtą to łysą miałem. A słuchaj, a masz może klucze jakieś? Dziesiątkę? No. No bo taka sytuacja, że mi nie skontrował. No. Kurwa, nie idzie jechać na gumie. Chciałem polepszyć, a popieprzyłem. Co? No bo no, założyłem opony na dzisiaj, no. Ale tam. Mówię, dostanie. Ale w tych nie będziesz miał płaskich? Mam. Masz. O kurde, dobrze. Ale nie skontrował czy nie na. Ta jest skontrowana, tamta nie jest. Czekaj. Oj, sorry. No i tam by trzeba było złapać. Tak, tak. Jeden, dwa. Dobra, i kluczem sobie teraz spuszczę powietrza. Mam dwie atmosfery, wiesz? Ale wiesz, może... Ja jeżdżę na 0,8. No tak, ale na gumie musisz mieć więcej. No słuchaj, no i powiedz, jak tam ci idzie z tym? No ja w ogóle nie trenowałem teraz, bo nie miałem kiedy. Aha, nie miałeś. Nie było czasu. Co, jest trochę miękka, czy nie? Zeszło coś, czy nie? No jest okej. No muszę spróbować. Kurde. Słuchaj. No to co ten? Z trójki próbujesz? No pewnie. Chyba tak ja mam przednią oponę. No ale ja już tym jeździłem. Ale masz też zjebaną. Do wymiany. Do wymiany. Słuchaj. Musisz po prostu
Zobaczymy, jak mi pójdzie. Mogę ja spróbować na twoim, na gumie? Nie. Po tym moim to chyba nie pojeżdżę. Czterysta pięćdziesiątką na gumie. Zobaczymy. Mariusza sprzętem. O kurwa. Ale gaz mu ciężko chodzi, ja pierdolę. Kurwa, nie, nie, nie. O kurwa. Biegi się same przerzucają Mariuszowi. Czyli chłopak nie ma łatwego zadania, bo musi trzymać nogę pod. Trzeba zobaczyć te mankamenty. Same mu się w biegi przerzucają. O kurwa, to nie. O kurwa. Nie zyje, nie polata. Słuchaj, Mariusz. Przejechałem się i znam wszystkie mankamenty tego, no. Jeżeli chodzi o te twoje treningi, że to słabo będzie ci wychodzić. Czemu? Pierwsza rzecz, no ten gaz, no to kurwa wiesz, by trzeba było go rozebrać, przeczyścić, no. Żeby... Kwestia przyzwyczajenia. Ale nie, ale on nie odbija tak jak potrzeba, nie? To musi, no, musi lekko chodzić, nie? To jest raz, a dwa, biegi ci same przechodzą. Jeżeli ty chcesz nogę trzymać pod dźwignią, no. To one ci się przerzucają. Ja praktycznie wszystkie do góry przerzuciłem, jak wszedłem na koło. To? No. Dawaj, jedziemy. Próbujemy. No, bo słuchaj, no bo ta zasada, nie? No bo jak chcesz wyżej, pali mi się? Tu? No. No, jeżeli ta zasada, że bierzesz jak najwyższe piony, no. To on ci nie pozwoli zrobić tych pionów, bo no, nie trzymasz tam nogi. Bo, a jak ją trzymasz, to biegi ci się wrzucają bez sprzęgła. Nie. Wszystkie przerzuciłem do góry. Tak. Tak. Próbujemy. No. Zobaczymy, jaki efekt. No, a tak poza tym, no to wszystko dobrze, nie? Tylko, że po prostu te biegi tobie wchodzą tak jak mi w BMC. Kurwa. Dobra, ja spróbuję na tych nowych moich, kurwa. Ja pierdolę. Będzie słabo. A ciągnie ładnie. Nie, no ja nie pojadę, kurwa. Na tych. Kurwa, no nie, no nie, ja nie dam rady. Nie mogę.
nie pojadę na gumie. Co? Będziemy tym jeździć. A tym nie dam rady, mówię ci, biegi mi się przerzucają. Mi nic nie da, kurwa. Kurwa. Jaki jazz, kurwa. O, załapała, dobrze.